Hej Elisa, cześć wszystkim. Mam na imię Ola i witam Was na kanale Duński z cynamonem. Duńska wymowa spędza sen z powiek wielu osobom. Dostaję bardzo dużo wiadomości o tym, że boicie się mówić po duńsku, że duńska wymowa jest nie do nauczenia i że jest w ogóle beznadziejna. Dlatego postanowiłam nagrać kilka filmików właśnie na temat wymowy duńskiej. Zapraszam Was przede wszystkim na film o duńskim alfabecie i również na odcinek na temat znikających spółgłosek. A w tym odcinku porozmawiamy sobie o tajemniczej literce G. Zaczynamy. Na początek, kiedy literkę G wymawiamy po prostu jak zwykłe G. Na szczęście są takie sytuacje. Są to słówka, w których G występuje na początku. Przykłady. Gil, gil. Gi, gi, krem, krem. Literkę G wymawiamy normalnie również w zbitkach G, T. Na przykład bakt, bakt, lakt, lakt, hängt, hängt. Ale uwaga, żeby nie było zbyt przyjemnie, są oczywiście odstępstwa. Przymiotniki duńskie zakończone na i, g, t. Tutaj g znika w wymowie. Na przykład dilit. Dilit. Są też słówka, jest to często czas przeszły czasowników, zakończone na l, g, t. Tutaj G też sobie gdzieś idzie niestety w wymowie. Na przykład salt. Salt. Literkę G wymawiamy jak zwykłe G również w zbitkach, gdzie mamy podwójne G. Na przykład liege, liege, wegen, wegen. Kolejną twarzą literki G są sytuacje, kiedy występuje ona po samogłoskach U i O. Czyli jak mamy UG, OG. W tych sytuacjach słyszymy takie leciutkie EU. Tak jakby ta samogłoska i spółgłoska G zlewały się i robiły taki lekki dźwięk EU. Posłuchajcie i spróbujcie powtórzyć. Filolow. Filolow. Slow. Slow. Puło. Puło. To leciutkie eł jest również mocniejsze troszeczkę w innych sytuacjach. Są to takie zbitki, gdzie mamy og i ag. Spróbujcie powtórzyć i stwierdzicie sami, czy słyszycie, bo to są takie małe różnice, naprawdę minimalne różnice, jeżeli chodzi o wymowy, więc nie przejmujcie się, jeżeli na przykład na początku w ogóle nie słyszycie, czym te sytuacje się różnią. Powtórzmy sobie. Czoł. Czoł. Obtrał. Obtrał. Knoły. Knoule. Są sytuacje, kiedy literka G brzmi jak J. Dzieje się tak w przypadku, kiedy mamy zbitki E, G oraz Y, G. Na przykład jaj, jaj, roj, roj. G wymawiamy jak J również w takich słowach jak maj, maj, daj, daj, saj, saj. Pisane G wymawiamy jak J również, kiedy występuje po L, czyli kiedy mamy L, G. Przykłady. Welje, welje, selje, selje. Jest taka niepozorna zbitka w duńskim NG, którą wiele osób wymawia
źle, ponieważ starają się powiedzieć osobno N i osobno G, więc bardzo często usłyszymy coś jak mangę. To jest niepoprawna wymowa. Pamiętajcie, że gdy mamy zbitkę N i G, te dwie literki muszą się troszkę ze sobą zlać. I jeżeli chcemy powiedzieć ten dźwięk, wytworzyć go, to robimy coś takiego, jakbyśmy mówili nasze polskie Eń. Nie. Język bardziej z tyłu się rusza i dotyka podniebienia. Spróbujcie powtórzyć za mną takie przykłady. Mangę. Mangę. Bügning. Bügning. Sing. Sing. W tym odcinku to już wszystko. Jak widzicie, literka G ma wiele twarzy, ale mam nadzieję, że teraz nie będzie już Wam sprawiała aż takich problemów. Pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę i o komentarzach. Dajcie mi znać, czy jest jeszcze coś w duńskiej wymowie, co Was intryguje lub sprawia Wam kłopoty. Zapraszam Was też koniecznie na Instagrama duńskiego z cynamonem. Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się już niebawem. Mange zakwej dej, wie seis, hej hej!